przedstawić w kilku zdaniach historię powstania naszego zespołu. Otóż nasz zespół powstał przy Chorze Gospodyń Wiejskiej w Kawęczynie z inicjatywy pani Dubieli Emilii i Romki Sztancowskiej, które mamy zawsze dzisiaj. Pani Emilia pracowała w Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu jako koordynator kół gospodyń wiejskich na terenie województwa. Pani Romka koordynowała pracę kół gospodyń wiejskich przy Gminnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Obrobie. Na początku zespół liczył 7 osób. Były to pani Budzyń Stanisława, w świętej pamięci pani Gutlarska Cecylia, Politowska, Wiśniewska Barbara, Dudek Urszula, Dudek Bartka i Koprowska Jola. Mówię tak z panińskiego nazwiska jeszcze, bo teraz się nazywa ścisła. Która grała na akordeonie. Dlatego kawęczynianki. Właśnie, bo każdy się pyta, czemu ja jestem, czy ja jestem niewiasta, czy co? Chociaż stary kawaler, a nie, broń Boże. Niewiasta, tak. Następnie przygrywa na akordeonie Andrzej Chlebowski, którego też dzisiaj... Niech się pokaże. Kolejnym akompaniatorem był Robert Jankę. Od 1990 roku pracuje z nami Rafał Wierzbowski, który jest nie tylko akordeonistą, ale jeszcze wokalistą, a także pomaga w opracowywaniu repertuaru. Ma talent do wyszukiwania piosenek. To kawalerii. W dalszej kolejności, ale nie chronologicznie, tylko tak przypadkowo podaję nazwiska osób, które jeszcze z nami pracowały. Więc to były tak. Pani Maria Lewandowska, wkrótce z Rafałem przyszła do nas. Kasia Dybowska, Ewa Więckowska, pani Kasia Kłosińska, Suchocka Wioleta, Sumkowska Anita, Marusza Krystyna, Wiśniewska Anna, chyba której nie ma, tak? Nie ma Ani? Nie ma. Nie ma. Szkoda. Korczak Joasia, Dołęgowska Monika, córka pani Ścisel Joli. Następnie Politowski Tomek, Michlewicz Karolinka i Jabłońska Ania. Ile osób się przewinęło w ciągu tych 25 lat. I teraz może kilka zdań bym powiedziała o wszystkich. Ona Pani już powiedziała, jakie tam ma zdolności. Teraz Ulka z nami jest od początku. Pani Budzyń, Stasia i Pani Ulka i ja byłyśmy od początku do ostatniego. Ma talent muzyczny, ponieważ śpiewa dobry słuch, ma jeszcze, ale czego jeszcze ma? Talent plastyczny. Dekoracje zrobiła właśnie ze swoimi pomocnikami rodzinnymi. Pani Wioletta również organizatorka, dobra dziewczyna z ikrą, zdyscyplinowana i wesoła dusza. Wesoła i punktualna, to trzeba za to ją pochwalić. Marynka z kolei też śpiewa, piszczy. Organizuje, prawda, wszelkie takie sprawy i zespołu, i nie tylko zespołu. I za to właśnie dziękujemy. Ta pani Kazia. Pani Kasia, pani Stasia i pani świętej pamięci Poprawska Cecylia, one nas uczyły piosenek starych, które one śpiewały w swojej młodości. I właśnie za to im dziękujemy. Wiemy to za. No i najmłodsza Karolinka z
nami śpiewa 10 lat i tutaj wybitne talenta, proszę Państwa. Ponieważ muzyczne ma zainteresowanie, gra na instrumentach, następnie zajmuje wysokie miejsca w plastycznych, prawda, tych konkurencjach. W konkursach plastycznych ma nagrody właśnie na szczeblu wojewódzkim. Również wybitne osiągnięcia ma w kickboxingu. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Tak. Więc proszę Państwa, tak. Wicemistrzyni i Puchar Polski w formule Kick Ride. A przede wszystkim to wiem całą rolę tego zespołu. Puchar świata w formule Kick Ride. I mistrzyni Polski w formule Full Compact i brąz w Mistrzostwach Świata. Proszę Państwa, nie każdy może się poszczycić takimi osiągnięciami. Nie radzę startować. Jeszcze znajduje czas, żeby śpiewać z nami. Dziękuję Ci, Karolina. To była historia zespołu, a teraz jeszcze kilka zdań na temat działalności, ponieważ jak długo tak pracujemy, no to czymś trzeba się wykazać. I postaram się w skrócie, bo wszystko nie jest możliwe, żeby przekazać, więc w kilkunastu zdaniach. W początkowym okresie działalności zespół zajął 3. miejsce w przeglądach rejonowym i wojewódzkim zespołów ludowych w Wąbrzeźnie i Toruniu. To były 80. lata. Kilkakrotnie gościliśmy delegacje zagraniczne, rolników i artystów. To był 88 rok, w tej właśnie remizie. Następnie braliśmy udział w wojewódzkiej uroczystości 130-lecia kółek rolniczych. Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych przyznał nam odznakę za zasługi dla kółek rolniczych. Było to 92 rok. I tutaj musimy dać ukłon w stronę pani Emilii Dubiela, która nas pilotowała przez pierwsze dziesięciolecie właśnie w związku z tym, że pracowała w kółkach rolniczych. Jeździła z nami wszędzie, promowała nasz zespół i z tego okresu wynosimy naprawdę duże wrażenia. Dziękujemy pani Emilii. Kilkukrotny udział w przeglądach wojewódzkich zespołów ludowych w Golubiu Dobrzyniu, w których trzykrotnie uzyskaliśmy pierwsze miejsce i puchary nowości Radia PIK oraz Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych Bydgoszczy w maju tego roku. Następnie trzykrotny udział w krajowych przeglądach zespołów artystycznych w Kielcach 93 rok, 97 rok oraz Polanicy Zdroju. Właśnie tam nas wywiozła pani Emilia. Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną oraz dyplomy na krajowym właśnie przeglądzie. Następnie miał miejsce występ na międzynarodowych targach turystycznych w Poznaniu. Dalej, udział w 12. Krajowym Zjeździe Delegatów Rolników i Organizacji Rolniczych w sali kongresowej w Warszawie. I później wiele występów, ale tak ogólnie. Udział w dożynkach centralnych w Wąbrzeźnie, wojewódzkich w Płużnicy, diecezjalnych w Toruniu, gminnych w różnych miejscowościach. Dalej, udział w licznych uroczystościach w Szczyrku, Szczuce, Zieleniu, Kowalewie, Włocławku, Radzyniu, Przysieku, Radominie, Złej Wsi, Ciechocinie, Czernikowie, w Osieku, w Aleksandrowie, Kujawskie i innych jeszcze miejscowościach. Często braliśmy udział w przeglądach regionalnych ziemi dobrzyńskiej, które organizował prezes
właśnie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, pan Ryszard Bartoszewski. Kłaniamy się również panu. Coroczny udział w spotkaniach twórców i kultury ludowej, twórców kultury i sztuki w Schłudzewie. Dalej w festiwalach twórczości ludowej imienia Edwarda Nowaka. Też co roku bierzemy udział. Jeszcze muszę tutaj podkreślić właśnie znaczenie naszych wyjazdów do Włocławka, do pana profesora Mieczarka Andrzeja, gdzie kilkakrotnie gościliśmy w Domu Pomocy Społecznej. Przyjmował nas tam bardzo serdecznie. Wnieśliśmy stamtąd naprawdę przyjemne wspomnienia i wrażenia. Jest to naprawdę wybitna osobistość, gościnny człowiek, sympatyczny, wysoka kultura i wszelkie uchwały temu pana pamięci. Wszystko dobrze układało, a troska